Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Dosłownie wczoraj zakończyły się Hedespekcje, czyli streszczenia filmów, a jako ostatni odcinek było streszczenie Harry'ego Pottera i Insygnium Śmieci część 2. Mówię o tym, ponieważ przy okazji nagrywania tych ostatnich Hedespekcji, gdzieś tak we mnie trochę obudził się na nowo ten fan Harry'ego Pottera. Gdzieś tak zacząłem znowu sobie na ten temat myśleć, mam chęć znowu przeczytać książki, znaczy wrócić do czytania książek oraz też jeszcze raz sobie obejrzeć filmy. Ale poza tym wrócił też do mnie pewien pomysł na film, który miałem już jakiś czas temu, tak mniej więcej chyba po premierze Fantastycznych Zwierząt 3. Mianowicie, zacząłem się zastanawiać nad tym, jak to uniwersum Harry'ego Pottera w ogóle wygląda i do czego ono zmierza, co można by w nim zmienić i tak dalej, i tak dalej. I postanowiłem, że jako, że 30 lipca wrzucam ostatnią Hedespekcję, jest to Harry Potter, a dzisiaj jest 31 lipca, czyli dzień Harry'ego Pottera, no to nie ma lepszej okazji niż dzisiaj, żeby wrzucić właśnie taki materiał. Także dzisiaj podzielę się z wami moim zdaniem, ale też nie tylko moim, ponieważ jest tu też zawarte zdanie innych fanów na temat tego, co w uniwersum Harry'ego Pottera jest dobrze, a co jest niedobrze, co można by zmienić i najważniejsze, czy Harry Potter mógłby być bardziej rozbudowany. Także myślę, że nie ma co więcej przedłużać, zaczynajmy. Podzielę sobie ten film na dwie części. Jedna będzie o książkach, druga będzie o filmach. Później wam wytłumaczę, dlaczego sobie tak to dzielę. Więc zacznijmy od książek. Co w ogóle mamy w książkach, przypomnijmy sobie. Mamy 7 podstawowych książek, 3 dodatkowe książki, jedno opowiadanie, o którym tutaj później też powiem oraz według mnie nieszczęsną część 8. Na początek 7 głównych książek, czyli absolutny początek wszystkiego i w sumie taka moim zdaniem i chyba nie tylko, najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o Harry'ego Pottera. 7 głównych książek, które po prostu sobie żyją i z nich wszystko wychodzi dalej. W sensie, na podstawie książek powstaje wszystko inne. To jest baza tego uniwersum, z którego powstają różne kolejne rzeczy. Jeżeli o nie chodzi, to z nimi jest bardzo dobrze, pomimo tego, że zostały wydane bardzo dawno temu, ponieważ Kamień Filozoficzny wszedł w roku 1997, czyli 25 lat temu, a Insygnia Śmieci wyszła 15 lat temu, w 2007, to te książki dalej są kupowane i powstają ich kolejne wersje ze zmienionymi okładkami, albo jakieś okładki specjalne, jak na przykład okładki z kolorami domów, albo na przykład wyszła też wersja ilustrowana. Także mamy wiele wersji tych książek, dzięki temu one dalej żyją, dalej są kupowane, ale bardziej skupmy się na treści. Ogólnie seria o Harry Potterze jest naprawdę dobrze napisaną treścią, pomimo kilku wad, no bo nie ma rzeczy idealnych i sam Harry Potter też ma różne wady, jak na przykład pewne nielogiczne elementy, tutaj akurat był pomysł od mojego kuzyna, który powiedział, że jego zdaniem Komnata Tajemnic jest cała w ogóle nielogiczna, no bo w sumie całą historię znała jęcząca Marta, Dumbledore ją znał, bo uczył wtedy w szkole i ją na pewno uczył, więc wystarczyło ją o to zapytać, Komnata Tajemnic byłaby znaleziona i po problemie, i nic by się w ogóle nie wydarzyło. Na to akurat uwagi nie zwróciłem, ale zwróciłem uwagę bardziej na wątek podróży w czasie w Więzieniu Azkabanu. W ogóle wątki w podróży w czasie są zawsze trudne do zrobienia, bo no, nikt nie przeżył takiej podróży w czasie, więc ciężko to dobrze opisać. I wątek podróży w czasie w Harry Potterze nie jest aż tak dobrym wątkiem. Można by to jakoś lepiej poprowadzić. I oczywiście też szerokiej maści dziury fabularne, już niedociągnięcia i tego typu podobne rzeczy, ale właśnie tutaj jest dobra rzecz, ponieważ przez to, że one istnieją, to ludzie gdzieś tak próbują je jakoś zapełnić jakimiś teoriami, jakimiś nowymi opowieściami. No ogólnie dzięki temu całe uniwersum dalej żyje, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał to jakoś zgłębić, jakoś te rzeczy, które nie były powiedziane, jakoś samemu dodać, coś stworzyć na podstawie tego. I to jest właśnie duży potencjał na to, żeby te historie opowiedzieć. I tu właśnie fani, w tym też ja, bardzo chcieliby zobaczyć prequel Harry'ego Pottera, czyli tą całą walkę z Voldemortem, tam dużo o Hunswota na pewno, bo Hunswoci to jest w ogóle, tam można by naprawdę świetne historie opowiedzieć. Ja bym też osobiście na przykład chciał zobaczyć jakąś książkę o Voldemorcie. Ogólnie całą historię Voldemorta, bo też to tak było troszeczkę powiedziane, ale można by tu opowiedzieć więcej. Oraz też było powiedziane, że ma kiedyś powstać książka z historią opowiedzianą z perspektywy Severusa. I ja osobiście bym to też chętnie zobaczył, bo Severus to też jest postać, która naprawdę ma bardzo niewykorzystany potencjał. Tam też można byłoby opowiedzieć o nim więcej. W ogóle szczerze mówiąc, postacie są tak dobre w Harry Potterze, że zdecydowana większość zasłużyła na to, żeby opowiedzieć o nich coś więcej. Tak jak tu właśnie wymieniłem Voldemorta, Hunswotów, Snape'a i na pewno jeszcze wiele innych postaci można by tutaj przytoczyć. Ale generalnie też oprócz postaci, w ogóle można by opowiedzieć o tym, co się dzieje tak poza tym, gdzie Harry Potter się znajduje. Bo jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera, to mało wychodziłem poza Anglię i poza Hogwart. Mamy tam jakieś napomknięcia, choćby o tych szkołach, które były w Czarze Ognia, no w Durmstrang i Bobaton, no i tam też na turnieju coś tam słyszeliśmy o innych krajach, no jak o Irlandii, o Albanii i nawet o Polsce. Było powiedziane o zwodzie Wońskiego, zagraniu, które wykonał Krum w trakcie finałowego meczu Mistrzostw Świata w Quidditchu. Ja w ogóle sam się zastanawiałem kiedyś, do jakiej szkoły by chodzili Polacy. W sensie, no pewnie mielibyśmy jakąś szkołę w Polsce. Jakby ta szkoła wyglądała? Myślę, że akurat byłaby dość ciekawa rzecz. Ale też na przykład oprócz tych takich, powiedzmy, większych wydarzeń, też fajnie byłoby zobaczyć, co się dzieje u zwykłych czarodziejów. Takich zwyczajnych, którzy na przykład, nie wiem, pracują na Pokątnej, albo w ogóle gdzieś tam sobie tak zwyczajnie żyją, nawet, nie wiem, na farmie, gdzieś na wsi. No ogólnie, co u takich zwykłych czarodziejów słychać? Bo tak to widzimy tylko tak w jakichś większych czarodziejów, jakieś większe wydarzenia, bo jak
brakuje takiego elementu właśnie, co się dzieje u takich mniejszych ludzi. Także potencjał na to, żeby wyjść poza to, co mieliśmy opowiedziane w Harry Potterze i opowiedzieć jakieś inne historie, jest naprawdę ogromny. No i jedna konkretna próba tu była, mianowicie Przeklęte dziecko. Okej, pomysł, żeby pociągnąć tę historię dalej, jest jak najbardziej dobry, bo tak samo jak ludzie chcą prequela, myślę, że też jest dużo osób, które chciało sequela. Tylko że z Przeklętym dzieckiem jest problem, że ono nie jest dobrze napisaną książką. Przypomnijmy sobie, że jest to w ogóle scenariusz teatralny, uznany jako oficjalna ósma część. Dalej po tych kilku latach się zastanawiam, dlaczego Rowling podjęła taką decyzję, zamiast po prostu siąść i napisać kolejną część, bo myślę, że byłaby w stanie. Chociaż szczerze mówiąc, w Harry Potterze też brakuje mi innych pisarzy, bo fakt, Rowling stworzyła 7 książek i to jest naprawdę wielka rzecz, naprawdę. Tu trzeba jej oddać to, że seria jest świetna, a myślę, że znalazłoby się też wielu pisarzy, którzy umieliby dobrze rozwinąć tę historię. Jedna rzecz tylko, żeby też nie było przesady, żeby nie powstało tego za dużo, ale myślę, że możliwość kontroli nad tym, co powstaje, to nie jest jakiś wielki problem. Że fajną rzeczą byłoby dać możliwość pisania innym pisarzom. Nie chodzi mi tylko o sequel, ale właśnie prequel, te wszystkie inne opowieści, które wam wymieniłem, na pewno by się znalazłby się ktoś, kto zrobiłby lepszy sequel niż Przeklęte dziecko. No bo okej, o ile pomysł jest fajny na to, żeby pociągnąć historię dalej, no to wykonanie słabe. Jeszcze tak szybko napomknę o pobocznych książkach, no bo mamy te trzy książki poboczne, czyli Fantastyczne zwierzęta, jakie znaleźć, Quidditch przez wieki i Baśnie Badabida. One są po prostu okej. To są dobre książki, ja wszystkie przeczytałem. Są po prostu to fajne książki, które gdzieś tam coś dodają, jakiś smaczków do uniwersum. A właśnie, zapomniałem jeszcze dodać, że my już mamy prequel Harry'ego Pottera. Rowling napisała kiedyś 800-słownicowe opowiadanie, w którym opowiedziała historię o tym, jak James i Sirius uciekali przed mongolską policją. Jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany, to w opisie zostawiam link, możecie sobie przeczytać. Myślę, że jest całkiem okej, ale tutaj tak jak powtarzam, można zrobić coś większego. Myślę, że o książkach wszystko, przejdźmy teraz do filmów. I tutaj teraz właśnie kwestia, dlaczego ja traktuję te uniwersa osobno? Mianowicie, filmy to nie to samo co książki. To jest jakby taka trochę próba streszczenia książek w dwugodzinnym filmie na ekranie. Kiedyś pamiętam, był taki mem, że jak powstają adaptacje filmowe, po prostu się wycina płytę z książki, bierze się to, co jest w środku i tak powstają adaptacje filmowe. Fakt, że adaptacje filmowe często są okrojone z pewnych rzeczy, ale jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera, to w większości sobie poradził. Fakt, że brakuje tu pewnych elementów, które w książce były bardzo dobre, jak na przykład duża część fanów ubolewa nad brakiem Irytka w filmach, ja osobiście zresztą też. W ogóle ciekawostka, że zostały nagrane sceny z Irytkiem do Kamienia Filozoficznego, ale kiedy był etap postprodukcji i trzeba było ten film skrócić do tam odpowiedniego czasu, czyli tam tych właśnie około 2 godzin, no to Irytek został wyrzucony. Jednak mimo wszystko filmy radzą sobie bardzo dobrze. Fakt, że tak jak książki, no czasami mają jakieś tam różne dziury, jakieś nielogiczne rzeczy, ale jest to jak najbardziej normalne. Ja bardziej mam problem z tym, choć z drugiej strony też to trochę rozumiem, że filmy wychodziły w trakcie wypuszczania książek. Mianowicie kiedy film Kamień Filozoficzny był nagrywany, to wtedy dopiero wyszły 4 części książek. Dlaczego mam z tym problem? Ponieważ kiedy filmy były produkowane, to jeszcze nie wiadomo było, jak dokładnie będzie wyglądała cała saga książkowa. Fakt, że jeżeli chodzi o Rowling, to ona sama mówiła, że ona wiedziała, jak się to zacznie, jak się to skończy, a w międzyczasie pisała środek. I przykładała ona rękę do stworzenia filmów, więc miej gdzieś tam to jakieś dobre źródło informacji, ale chodzi o to, że Rowling mogła na przykład nie wiedzieć, co będzie w 5., 6. części. Mogła wiedzieć tą 7. mniej więcej, no bo wiedziała, jak się skończy, ale dalej nie wszystko wiedziała. Więc skoro ona nie wiedziała, to skąd mieli wiedzieć twórcy? I dlatego uważam, że gdyby filmy powstały po książkach, wtedy twórcy mieliby taki szerszy obraz, mieliby po prostu pokazaną całą serię i wtedy by to kręcili na zasadzie bardziej takiej, że biorą pierwszą książkę, a jest to pierwsza książka z 7. I pamiętajmy o tym, że jeszcze przed nami 6 kolejnych. Róbmy to tak, że to mamy całą serię, a nie, że po prostu bierzemy książkę i trzeba ją przenieść na ekran. Bardziej mi to wygląda w ten sposób, przez to też właśnie te filmy są ze sobą niespójne i to jest bardzo dla mnie takim dużym też ciosem. Oprócz tego wydaje mi się, że mimo tego, że Rowling czuwała nad filmami i miały cały czas jednego producenta, mianowicie Dawida Heymana, to i tak brakuje mi tam osoby, która by faktycznie nad tym wszystkim siedziała i kombinowała, jak to wszystko poprowadzić. Brakuje mi kogoś takiego jak Kevin Feige w MCU, który jest prezesem Marvel Studios, producentem wszystkich filmów, ale przede wszystkim on czuwa nad tym wszystkim, żeby to wszystko było całą jedną serią. Zresztą niedawno mieliśmy San Diego Comic Con, gdzie zostały zapowiedziane kilka projektów do przodu i to naprawdę w dużej ilości, ale właśnie to było zapowiadane jako fazy konkretne. Czyli to było zapowiadane nie jako osobne filmy, tylko jako jedna całość. I tego właśnie brakuje mi w Harry Potterze. Takiej spójnej jednej całości. I z tego powodu przez jakiś czas myślałem o tym, że dobrze by było, żeby zostały nakręcone od nowa filmy i teraz faktycznie wziąć jedną osobę i niech ona nadzoruje i niech powstanie jedna seria cała już teraz, kiedy wszystko wiadomo co, jak ma być. Ale z drugiej strony też niezbyt to byłoby dobrym pomysłem, ponieważ jednak te filmy już istnieją i mamy tych wszystkich aktorów, te wszystkie postacie wykreowane w taki sposób, a nie w inny i ogólnie te filmy nadały cały kształt uniwersum filmowemu, więc prawdopodobnie gdyby powstały nowe
niektóre filmy to byłyby porównywane do poprzednich i przez to te filmy, nawet jeśli byłyby dobre, to byłyby traktowane przez pryzmat tych drugich filmów, tych kolejnych, czyli nie miałyby takiej możliwości obronienia się, bo byłyby traktowane jako te gorsze, bo do ludzi wpływałoby to, że są te filmy wcześniejsze i od nich się zaczęło i one są tymi najważniejszymi filmami. Dlatego myślę, że nie ma sensu kręcić tych filmów od nowa, tylko po prostu jakby zebrać wnioski z tego, co było i nowe rzeczy kręcić już lepiej. No i właśnie z tymi nowymi rzeczami trzeba przejść do Fantastycznych Zwierząt. Przede wszystkim na początku trzeba oddać to, że była jakakolwiek próba robienia czegoś innego, jakiegoś rozbudowywania uniwersum. Tylko że zdecydowanie jest to próba nieudana. O ile pierwsza część była naprawdę dobra i fajnie, bo zobaczyliśmy historię Newta Scamandera, który tam podróżuje i zbiera materiał do tej książki, którą nie dość, że mamy w książce, to jeszcze mamy ją wydaną w prawdziwym życiu. Więc to tak fajnie się wszystko ze sobą łączy. Niestety, został dołączony wątek Dumbledore'a i Grindelwalda i ta seria, szczerze mówiąc, ona mi się wydaje, ona sama nawet nie wie, czym ona chce być. W drugiej części i w trzeciej Fantastyczne Zwierzęta są zepchnięte na bok. Tam bardziej jest już właśnie Dumbledore i Grindelwald. Oni przejęli tę serię, a chyba no ta seria się nazywa Fantastyczne Zwierzęta, więc to one powinny być tematem przewodnim. Fakt, że w trzeciej części grały one nieco istotniejszą rolę, ale dalej nie na tyle istotną, żeby nazwać ten film Fantastyczne Zwierzęta. Jeżeli ktoś chciał, żeby powstała historia o Dumbledore i Grindelwaldzie, spoko! Ja sam chętnie bym tę historię zobaczył, ale faktycznie poświęćcie temu film, 2, 3, a niech to będą filmy Dumbledore i Grindelwald. Niech ta historia będzie miała swoje miejsce, a nie była wpychana do Fantastycznych Zwierząt. Więc w skrócie, ta seria nie wie, czym dokładnie chce być. I to widać zdecydowanie. Więc ciekawe, jak to będzie dalej. Ponieważ, no, mamy teoretycznie powiedziane, że będzie 4. i 5. część, a po wyjściu 3. było mówione, że no nie wiemy, jak to będzie, bo no zobaczymy, jak się 3. sprawdzi. I ta informacja jest ostatnią informacją, jaką otrzymaliśmy. Konkretnie było to w kwietniu tego roku. Na tę chwilę nie wiemy jeszcze nic. Ja mam tu mieszane uczucia. Z jednej strony lepiej by było, żeby zajęli się czymś innym i przyłożyli się do tego bardziej i wyjdzie, to mam nadzieję wtedy lepiej, a z drugiej strony dobrze by było, żeby pojawiła się 4. część, nie już 2, tylko 1 i w niej jakoś to dobrze domknąć, ale faktycznie niech się przyłożą i dobrze to domkną. I wtedy już możemy sobie spokojnie żyć dalej i zająć się czymś innym. A jeżeli chodzi o te inne rzeczy, to szczerze mówiąc mi się wydaje, że te przykłady rozwinięcia, które mówiłem wam przy książkach, jak najbardziej mogłyby też mieć miejsce na ekranie. Prequel, sequel, historia o osobnych postaciach, może też jakiś serial nawet, myślę, że to jak najbardziej też mogłoby się pojawić. Harry Potter sam zresztą pokazał, że książka może być przeniesiona na ekran i może się ludziom też podobać. Ja zresztą sam w ogóle najpierw obejrzałem filmy, a dopiero potem czytałem książki. I to właśnie też mogło niektórych zachęcić, bo oglądając filmy chcieli przeczytać książki, bo tam jest więcej rzeczy i zaczęli czytać książki. Także czy poszło to w jedną stronę książki, filmy, czy w drugą stronę filmy, książki, to i tak przeżycie jednego zachęca do przeżycia drugiego. Więc jak najbardziej te przykłady, które mówiłem, mogłyby też znaleźć miejsce na kinowym ekranie. Tak tylko jeszcze szybko napomknął o grach. Mianowicie ja akurat z grami Harry'ego Pottera nie mam zbyt wiele wspólnego. Jeżeli chodzi o adaptację 7 części, grałem w Komnatę Tajemnic. Grałem w nią, chyba jest to najlepsza gra, jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera. No, gdzieś tam się uznają za taką kultową. Ja w nią grałem i jestem naprawdę zadowolony, bo ta gra jest po prostu świetna. Grałem też chwilę w Kamień Filozoficzny, ale gdzieś tam odczułem jakiś taki brak, jeżeli o niego chodzi, bo Kamień i Komnata, tak jak filmy, były w tym samym stylu, więc no była to gra podobna, ale gdzieś tam pod jakimiś względami gorsza. Nawet nie wiem dlaczego. Po prostu gorzej mi się w nią grało. Grałem przez chwilę w z kabanu, a nawet nie pamiętam, co tam w nim było. W grę go też oczywiście grałem. Nawet tu na kanale jest jeden odcinek z tego. Podrzucę wam link w opisie, jeśli ktoś chciałby zobaczyć. Była też gra na Kinecta. Tam chwilę grałem moich kolegów, ale to tak niezbyt pamiętam też, co tam się dzieje. I mamy też jeszcze te gry, które wychodzą teraz w najbliższym czasie. W Hogwarts Mystery grałem, ale jakoś tak później mi się nie chciało dalej grać. W Wizards Unit nie grałem, a Hogwarts Legacy wychodzi w tym roku. W ogóle natknąłem się na informację premiery gry. W sensie, bo wiedzieliśmy na razie, że ma wyjść pod koniec tego roku, ale gdzieś tam się przewinęła data 6 grudnia. Nie wiem, czy to jest oficjalnie potwierdzone, ale taka data gdzieś tam mi się trafiła. Więc jak wyjdzie, no to będzie mi, mam nadzieję, fajny prezent na Mikołajki. Dobra, więc tak słowem końcowym, jak najbardziej tak. Harry Potter może być bardziej rozbudowany. Już naprawdę, żeby też długo nie mówić, więcej dobrych książek i więcej dobrych filmów, które po prostu rozbudują tę naszą historię. Jestem ciekaw też, jakie wy macie zdania na ten temat, więc zapraszam do komentarzy, napiszcie, wypowiedzcie się. Ja chętnie sobie poczytam, podyskutuję. Lubię podyskutować sobie. Może akurat ktoś ma jakieś ciekawe spostrzeżenie. No i w takim razie to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, to stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że ten film dobrze wyszedł, bo trochę się denerwowałem przed tym filmem, bo jest to mój taki pierwszy, większy materiał i nie wiem, czy to dobrze wyszło, ale mam nadzieję, że tak. No i w takim razie widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!